Sprawa dotyczy planowanej budowy drogi ekspresowej S6. Trasa kaszubska, jak potocznie nazywa się tę inwestycję, ma zrewolucjonizować komunikację pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem. Spór toczy się o przebieg trasy. Do wyboru pozostawały dwa warianty, północny bądź południowy. Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie zwyciężyła koncepcja południowa. Kwestia tej obwodnicy tam jest w miarę wyjaśniona, to znaczy ona jest w toku, tak, sprawa jest otwarta, natomiast tam jest kwestia południowa, tak, to znaczy według wszystkich obecnych analiz wychodzi, że ta obwodnica południowa jest, zarówno samorządy, jak i opinia środowiskowa tam jest pozytywna pod tym kątem. W sprawie budowy drogi ekspresowej zwanej trasą kaszubską w ostatnim czasie w siedzibie gdańskiego oddziału GDD KIA odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli zarządcy planowanej inwestycji z zainteresowanymi samorządami. W opinii przeważającej większości wariant południowy ma szansę powstać szybciej. Ponadto według inwestora obwodnica w wariancie północnym byłaby dłuższa i przebiegałaby przez tereny o niestabilnym podłożu, co mogłoby oznaczać wzrost kosztów budowy o ponad 150 milionów złotych. Z taką koncepcją nie zgadzają się lokalni samorządowcy. Dyskusja była bardzo taka burzliwa, to było w Zarządzie Dróg Krajowych i Autostrad. Tak miało miejsce. Przedstawiciele Dróg Krajowych i Autostrad przedstawili. Pani dyrektor Dosiu przedstawiła, natomiast dokumentów nie ma. Oczywiście większość była za południową. Od Gdańska do Łęczy za południową. Trasa północna jest preferowana przez Radę Miasta i taka uchwała była i tak my się wypowiadamy, ale myślę, że każdy z tych wariantów na dzień dzisiejszy jest ważny. Zostały uzgodnienia z wojskiem poczynione, tak, czyli nie będzie przebiegu przez jednostkę wojskową, jeśli byłby południowy wariant. W opinii wielu zainteresowanych tematem trasy kaszubskiej północny wariant, choć droższy, to dla samego powiatu i okolic mógłby przynieść więcej korzyści. Odciążyłby przy okazji miasto w sezonie letnim, kiedy to przez Lęborg przewijają się ogromne ilości zmierzających w kierunku Łeby pojazdów. Ta wersja północna jednak otwierała nowe możliwości rozwojowe dla gminy Nowa Wieś Lęborska i dla miasta Lęborka. To otwierało nowe obszary osadnicze. Także było oczywiście to, rozładowało ruch. Ten cały ruch tranzytowy, ogromne ilości samochodów, które dzisiaj, one są, że tak powiem, rozprasza się ten ruch, bo część pasażerów przecież, czy część samochodów już jadąc od strony Gdańska w Bolszewie skręca na Żelazno, na Choczewo, a od strony Słupska jadących jedzie przez Główczycę, prawda, czyli to się rozprasza. Natomiast tutaj, jak będzie budowana trasa ekspresowa, to cały ruch będzie zmierzał w kierunku Lęborka. Znaczący głos w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S6 powinno mieć lęborskie nadleśnictwo, w opinii którego wariant południowy to zły wybór. Nadleśnictwo Lęborg negatywnie opiniowało przebieg tej trasy, no to z kilku powodów. Jednym z głównych powodów to jest rozcięcie całego kompleksu naszych tutaj lasów nadmorskich i spowoduje to, że zwierzyna, która normalnie migruje sobie po terenach tutaj naszych, będzie na pewno bardzo częstym uczestnikiem kolizji drogowych, także mam przeczucie, że będzie mnóstwo wypadków. Ponadto tutaj są to tak zwane tereny chronione w jakimś tam stopniu. Są to tereny krajobrazu, pradoliny rzeki Łeby. Także no szkoda, żeby to wszystko zostało zniszczone. Są tam naturalne źródliska. Także doprowadzi to na pewno do dużej jakichś takich problemów dla lasów państwowych. Jak zdradzili nam obecni na spotkaniu w siedzibie gdańskiego oddziału GDD KIA samorządowcy, zdecydowana większość gmin zainteresowanych budową trasy kaszubskiej była jednomyślna. Gminy z powiatu lęborskiego domagały się wariantu północnego. Co ciekawe, odmienny głos w tej ważnej dla lokalnej społeczności sprawie miał starosta lęborski Wiktor Tyburski. Porównywano różne aspekty, między innymi te środowiskowe i te ekonomiczne, środowiskowe we wszystkich potrzebnych kategoriach, więc ile lasów trzeba będzie wyciąć, jakie to zagrożenie dla na przykład zwierząt, dla gatunków chronionych, dla wód podziemnych, jeżeli chodzi o ekonomiczne, to jakie koszty budowy jednego i drugiego odcinka. Na koniec tego spotkania odbyło się głosowanie,
wynik tego głosowania jest naszą opinią na tym kopii i dla mnie było to najbardziej istotną informacją. Wybrałem wariant południowy w tym głosowaniu. W ostatnich dniach gorącą już atmosferę wokół sporu, który wariant jest korzystniejszy, podgrzała publikacja medialna o tym, jakoby senator Kazimierz Klejna groził Robertowi Marszałkowi, dyrektorowi gdańskiego oddziału GDDKiA. Miał on rzekomo domagać się w ten sposób zmiany przebiegu planowanej drogi ekspresowej S6 na wariant północny. Według autora publikacji senator miał grozić dyrektorowi, że jak nie poprze wariantu północnego, to porządek zrobi z nim ówczesny minister transportu Sławomir Nowak, który w tamtym okresie pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego PO na Pomorzu. Senator Klejna doniesienia medialne przyjmuje z nieukrywanym oburzeniem. Ja myślę, że to są informacje, które tam zostały przekazane, wyssane z palca. Po prostu nigdy nie miałem żadnych kontaktów, osobistych, bezpośrednich z dyrektorem regionalnym budowy dróg i autostrad w Gdańsku. Uczestniczyłem tylko w rozmowach ogólnych, gdzie uczestniczyło kilkadziesiąt lub co najmniej kilkanaście osób. A więc sytuacja taka, która tam jest, no jest jakaś wymyślona kompletnie. Nie potrafię nawet powiedzieć przez kogo. Nie zakładam, aby dyrektor marszałek, dyrektor regionalny budowy dróg i autostrad w Gdańsku, dyrekcji regionalnej, żeby miał taki cel, bo zastanawiam się, jaki byłby interes jego w tym, aby coś takiego powiedzieć. Z treści publikacji prasowej wynika, że dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA miał sam donieść o rzekomych groźbach funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Próbowaliśmy zbadać sprawę u źródeł, zwracając się do biura prasowego ABW. Uprzejmie informujemy, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z zapisami artykułu 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o ABW oraz AW. Jednak ze względu na ograniczenia natury prawnej ABW nie może informować ani w formie potwierdzenia, ani zaprzeczenia o swoich zainteresowaniach bądź działaniach. Nie możemy także przekazywać do publicznej wiadomości informacji, którymi agencja dysponuje w związku z realizacją swoich ustawowych zadań. Z poważaniem zespół prasowy ABW. Sprawy nie komentuje również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mamy takich informacji, zresztą pan marszałek jest obecnie na urlopie, więc jak wróci, to będzie mógł ewentualnie coś powiedzieć na ten temat, jeżeli będzie. No bo dla nas nie jest to przedmiotem pracy, tak? No, my się zajmujemy drogami, a to czy coś się działo, to trzeba będzie się pytać bezpośrednio osoby, która tutaj może coś odpowiedzieć na ten temat. Obecnie jest na urlopie i chyba jeszcze 2 tygodnie będzie. Nie komentujemy na razie tych doniesień. 5 lutego będzie pan dyrektor marszałek i wtedy będzie można porozmawiać. Na urlopie wypoczynkowym przebywa także zdymisjonowany były minister transportu Sławomir Nowak. Pomimo wielokrotnych prób kontaktu, zawieszony szef Pomorskiej Platformy Obywatelskiej pozostaje nieuchwytny. W opinii Kazimierza Klejny doniesienia medialne mogą mieć podtekst polityczny. Dlaczego tak mocno dyrekcja zabiega o to, żeby był ten przebieg po stronie południowej Lęborka, tego do końca też ja nie wiem. Ale nie insynuuję, że tam są jacyś właściciele gruntów, bo nie wiem, kto tam jest, kto tam ma jakieś interesy. I możliwe, że ten artykuł jest robiony trochę na zamówienie, żeby wystraszyć tych, którzy powinni podejmować decyzje racjonalne i podjąć jakąś decyzję, tak? Czy jakaś obawa, że może byłby przez tego czy innego urzędnika zaproponowany wariant północny, to lepiej pokazać, że tam jest gdzieś jakieś przekręty są, tak? Żeby wystraszyć ludzi przed podejmowaniem decyzji. Jak mówię, każde rozwiązanie ja będę akceptował i nie będę z nim polemizował. Tak? Wydaje się, że nieprzypadkowy jest moment, kiedy ten artykuł się ukazał. Wszystko wskazuje na to, że decyzja w sprawie budowy trasy kaszubskiej już dawno zapadła. Jej południowy wariant z pewnością jest tańszy dla Skarbu Państwa. Północny natomiast wydaje się być bardziej korzystny dla mieszkańców powiatu lęborskiego. W całej sprawie pewne jest jedno, że drogowa inwestycja wywoła jeszcze sporo kontrowersji. Dla Kanału 6 Bartłomiej Zambrzycki.